ostatnio, a tak sobie pogrywaliśmy z turystą, pogadaliśmy z nim i zaopiekowaliśmy się jego lornetką, ponieważ on jest w tej chwili w stanie wskazującym nam na spożycie pewnego trunku, a kilku trunków, bo poczęstowaliśmy go kilkoma, byliśmy dla niego wyjątkowo hojni. Lornetka. Dlaczego nam może być potrzebna? Do cholery, lornetka. Będziemy podglądać te panienki na plaży? Chyba nie. Spróbuję ją otworzyć. Oglądasz lornetkę ze wszystkich stron, by znaleźć jakieś ruchome elementy. Tego typu przyrządy muszą być łatwo rozkładalne na czynniki pierwsze, choćby po to, by je dobrze wyczyścić. Odkręcasz jedną z dużych nakrętek przytrzymujących soczewki i wyciągasz gruby, oszlifowany kawałek szkła, mogącego z powodzeniem służyć za powiększające. Co prawda lornetka jest teraz niekompletna, ale masz za to dwa przedmioty służące do oglądania obiektów z różnych odległości. No proszę bardzo. Jak to dwa? Lornetka, a z dużej, i szkło powiększające z małej. I teraz pamiętamy, chyba pamiętamy, o, pamiętamy, jak nam twórcy tutaj napisali, że próbowaliśmy nieskutecznie się dostać do kina. No i teraz w głowie Johna Polaka, John Polak to był, tak? Nagrywałem już 2 miesiące temu w poprzedniej części, nie pamiętam. Narodził się taki dziwny pomysł. Otóż. Jak każdy detektyw by zrobił na jego miejscu, tak i on w tej chwili użyje szkła powiększającego na klombie, no, żeby tam znaleźć jakieś przydatne rzeczy. Przyglądając się wypielęgnowanym kwiatom, w pewnej chwili zauważasz małą larwę pożerającą listki jednej z roślinek. Wow. Jako dobrze wychowany i szlachetny agent postanawiasz zatuszować to niedociągnięcie pracowników służby miejskiej i zabierasz robaka z klombu. What? No nic, ekscentryczny główny bohater zabiera sobie robaka. Ale w jego głowie zakiełkował już sprytny i chytry plan. No i tak, nie wiem co wam powiedzieć, użycia larwy na drzwiach do kina. Może zadziała. O, ten dźwięk raczej świadczy o tym, że coś się stało. Wrzucasz robala przez uchylone drzwi głęboko do środka budynku. W chwilę potem słyszysz przeraźliwy krzyk bileterki, która wybiega z kina z chyżością ściganej gazeli, uwalniając po drodze drzwi z łańcucha jednym wymachem ręki. Wchodzisz do środka rozglądając się za larwą, ale ta prawdopodobnie opuściła kino wraz z bileterką. Kiedy zaczynasz się zastanawiać, co zrobić dalej, drzwi prowadzące do sali kinowej otwierają się i wychodzi z nich postawny mężczyzna. Patrzy na ciebie z niesmakiem, po czym mówi z przekąsem. To już chyba lekka przesada. Człowiek wyrywa się z pracy na godzinkę zobaczyć jakiś dobry film, a tu sala niewietrzona chyba z tydzień, kopia filmu stara i pocięta, jacyś smarkacze hałaśliwie gadają podczas seansu, a tu jeszcze stara Dolores drze się, jakby ją goniło 100 diabłów. A pan kim jest, jeśli łaska? No, trzeba przetestować jego dobre maniery. A może to najpierw pan się przedstawi, he? O, gdzie się podziały moje maniery? Przepraszam, oczywiście, ale tak ostatnio zrobiłem się nerwowy, że często gdzieś znika moja samokontrola. Nazywam się Wettstein. Jestem tutejszym antykwariuszem. Wie pan, lalki wudu dla turystów i tego typu rzeczy. Cóż, z tego seansu już chyba niewiele skorzystam. Lepiej więc wrócę do pracy. Jeśli będzie pan miał ochotę, to serdecznie zapraszam do swojego sklepu. Jest tuż po drugiej stronie ulicy. Do zobaczenia. Zakłopotany swoim wybuchem złości mężczyzna szybko wychodzi z kina i znika w drzwiach antykwariatu. O, można tam wejść? Jeszcze? Chyba nie. A otworzyć? Tak, otwierasz drzwi i wchodzisz do środka. Hol jest kompletnie pusty, jeśli nie liczyć fotela i zamkniętego okienka kasowego. Delikatnie uchylasz drzwi do sali kinowej. W środku widzisz grupkę głośno zachowujących się 13-latków, którzy najwyraźniej pomylili kino z barem mlecznym. Przyglądasz się innym widzom, ale żaden z nich nie wydaje się szukać u ciebie pomocy, więc dajesz sobie spokój z siłowym krzewieniem kultury i pozostawiasz chłopców w stanie nienaruszonym. Wychodzisz. No, też spotykam często takich rozwydrzonych nastolatków, którzy zachowują się nieadekwatnie do miejsca, w którym przebywają.
Teraz do antykwariatu pójdziemy później. Najpierw. Zaraz, co? Właściwie to co my teraz mamy? Dobra, pójdziemy może do kawiarni. I stąd zabierzemy, bo jeszcze taki piksel mi umknął. Serwetka. Nie będziemy rozmawiać z serwetką. Chociaż czemu nie? Mówienie bez celu mija się z celem, mawiają mędrcy i zapewne jest w tym trochę racji. Dobra, zabieramy serwetkę. Barmanka tego nie zauważa. Może nie będę wszystkiego czytał, bo to masa czasu schodzi. Co z tą serwetką można by zrobić? Myślę, że ją namoczyć. Bo niby czemu nie? A pamiętamy, że w haciendzie jest taka beczka z wodą. Jedyne chyba, do czego się ta hacienda cała przydaje w trakcie całej gry. Ta. I chowamy do kieszeni. Teraz idziemy znów tam w kierunku kina na plażę. No i czas sobie poradzić jakoś z tym wielorasowym psem. I zabrać miedziaka. Znów nie siłą, lecz sposobem. Użyjemy mokrej serwetki na śpiącej dziewczynie. O, znów dźwięk zwiastujący, że udało się. Podchodzisz cicho do leżącej dziewczyny i szybko kładziesz mokrą serwetkę na jej rozpalonych plecach. Dziewczyna gwałtownie się podnosi i przeraźliwie krzyczy, przyciągając tym samym uwagę pobliskich plażowiczów. Bawiący się obok pies ucieka wystraszony hałasem. Korzystasz z okazji, by podnieść leżącą na piasku monetę. Nareszcie bez kłopotów z psem i opalającymi się kobietami. Jednak po chwili paniki wszyscy się uspokajają, tylko poszkodowane dziewczę używa w stosunku do ciebie kilku niewybrednych słów. Zmieszany odchodzisz na bezpieczną odległość. I zyskuje miedziaka. Tak, a z miedziakiem to trzeba też coś wykombinować. Na bazarze. Temu pokutnikowi podrzucimy miedziaka. Wymienimy go na jakąś drogą monetę, która... O, tutaj jest. Nonszalancko podchodzisz do walizki, demonstracyjnie trzymając w dłoni miedziaka. Schylasz się i nagle masz pewność. Jedna z monet, które leżą na dnie walizki, to numizmatyczny klejnot. Postanawiasz pożyczyć sobie tę monetę do czasu, gdy uzyskasz więcej informacji na temat jej pochodzenia. Być może istnieje jakieś powiązanie z twoją misją. W końcu nie co dzień turyści przeznaczają skarby na cele charytatywne. Błyskawicznie, wykorzystując nabyte przeszkolenie, zamieniasz swojego miedziaka z monetą. Na szczęście nikt nie zauważył. Odchodzisz powoli. Bardzo ładnie, teraz możemy... Jest tu droga do kina, czy trzeba przez mapę? A, przez mapę. Nawet jak jest, to będzie szybciej przez mapę. Kino. Teraz sobie zajrzymy do antykwariusza. Równy z niego facet. Już troszkę tak wygląda na z 58 lat mniej więcej. Pogadamy z nim. Słucham pana, grzecznie pyta antykwariusz. Rozglądasz się po sklepie. Przepraszam, ale nie widzisz niczego, co mogłoby dopomóc ci w twojej misji. Owszem, jest tutaj wiele interesujących przedmiotów dla kolekcjonera czy też zblazowanego turysty, nic jednak podejrzanego lub ważnego. Dziękujesz mężczyźnie i informujesz go, iż chciałbyś się jeszcze porozglądać. Proszę bardzo, odpowiada antykwariusz, możemy się rozglądać dowoli, ale tutaj nic takiego ciekawego nie ma, więc od razu przejdę do interesów. Dam monetę, bo to jest ta moneta. No, to jest coś porządnego antykwariuszowi. I tu będzie długa rozmowa. Antykwariusz bierze w rękę monetę i przygląda się jej długo. Opowiadasz mu w międzyczasie, w jaki sposób znalazła się w twoim posiadaniu. Po zakończeniu oględzin antykwariusz patrzy na ciebie ze zdumieniem i mówi: To niesamowite! Taki piękny louis d'or na takiej prowincji. No. Wielu ludzi dałoby za niego całkiem pokaźną fortunkę. Zdecydowanie dziwne rzeczy dzieją się ostatnio na naszej małej wysepce. Jakie dziwne rzeczy ma pan na myśli? Nie dalej jak 2 dni temu do mojego sklepu zawitał wysoki mężczyzna z blizną na lewym policzku. O, ten, którego szukamy. Był bardzo zainteresowany pewnymi treściami okultystycznymi. Nie wiem, skąd się dowiedział, że jestem specjalistą w sprawach tajemnych. W każdym razie spędził u mnie kilka godzin. Nie powiem, żebym był z jego wizyty zadowolony. O czym rozmawialiście tak długo?
Mężczyzna, który przedstawił się jako Smith, gawędził ze mną spokojnie przez jakiś czas na różne tematy okultystyczne, ale teraz wiem, że to była tylko zasłona dymna dla późniejszych wydarzeń. Otóż w pewnym momencie zeszliśmy na temat tak zwanej magii enochijskiej, której praktykowanie rozpoczęli XVI-wieczni magowie John Dee i Edward Kelly, ale nie, pan mi i tak w to wszystko nie uwierzy. John Dee i Edward Kelly? Tak, coś mi z alchemią oni się kojarzą, tak, oni... dotyczyła ich między innymi fabuła jednej z części pana samochodzika nienackiego. Części, która działa się w Pradze. Tylko jak się zwała ta część? Już zapomniałem, w każdym razie bardzo, bardzo dobra część. Pan samochodzik jak zwykle kobietę do adoracji sobie tam znalazł. No dobra, ale my nie o tym. W każdym razie ja bardzo sobie cenię te pane samochodziki nienackiego i żałuję, że później tę serię kontynuowali już inni po śmierci autora. I powstało chyba ponad 100 części, a nienacki kilkanaście zaledwie napisał z nich. A to już nie to samo. Dobra, przechodzimy dalej. Na miłość boską, mów pan! Zgoda. Więc ten Smith bardzo się starał być spokojny i opanowany, ale kiedy zaczęliśmy mówić o konkretnych rytuałach enochijskiej magii, jego oczy lśniły z podniecenia i ledwo powstrzymywał się przed wykrzykiwaniem swoich słów. W pewnej chwili wtrąciłem, że dokładny opis rytuałów znajduje się w książce The Vision and the Voice Alistaira Crowleya, który notabene uważał się za kolejne wcielenie wspomnianego Edwarda Kelleya. Wtedy on zaczął naciskać na mnie, żebym mu powiedział, gdzie znajduje się rękopis tej bluźnierczej księgi i zwróćcie uwagę na te nazwiska, zapamiętajcie je, one się nam później przydadzą, zwłaszcza ten Crowley. Proszę mówić dalej. Już otworzyłem usta, żeby mu powiedzieć, gdzie jest ta księga, kiedy zwróciłem uwagę, w jakim on jest stanie. Cały drżał, na jego ustach pojawiły się kropelki śliny, a palce miał zaciśnięte aż do białości. Pomyślałem sobie, że chyba z facetem jest coś nie tak i zapytałem, czy nie potrzebuje pomocy. Wtedy on wolno wycedził, żebym mu powiedział, gdzie jest rękopis. Zacząłem się poważnie obawiać o siebie, bo Smith wyglądał, jakby miał eksplodować, więc chciałem się wycofać i zadzwonić, gdzie trzeba, gdy nagle... Ale nie, pan mi na pewno nie uwierzy. Mów pan do jasnej cholery! Och, dobrze. Jak już mówiłem, chciałem dyskretnie pójść do telefonu, ale skoro tylko zrobiłem jakiś ruch w tamtą stronę, Smith wyskoczył w moim kierunku z przerażającą szybkością i złapał mnie za ramię niesamowicie mocnym uściskiem. Przysięgam na Boga, jego oczy zrobiły się ciemnoczerwone jak krew, a kiedy spojrzał na mnie, poczułem czysty, zwierzęcy strach. Zbliżył swą twarz do mojej na odległość kilku centymetrów i nagle wydał z siebie potępieńczy, szalony i głęboki głos, który brzmiał, jakby tysiące zmarłych zaczęło wykrzykiwać swe pretensje do naszego świata. Po chwili ten głos się uartykułował i usłyszałem skierowany do mnie rozkaz. Mów! Wykrzyknąłem tylko Nicea w bibliotece miejskiej, kiedy Smith ścisnął moje ramię tak mocno, że aż z bólu zemdlałem. Kiedy otworzyłem oczy, nikogo w sklepie już nie było. Co dziwniejsze, drzwi zostały zareglowane od wewnątrz. Tajemnicza sprawa. Dostajemy się teraz w głąb tej całej intrygi. Ma pan jeszcze jakieś inne rzeczy do dodania, własne spostrzeżenia? Chyba już nic, co jest warte wspomnienia. O pewnych rzeczach wolę nie mówić. Nie jest to temat, na który dyskutują zwykli ludzie. I nie chodzi o to, że bałem się Smitha. Co pan ma na myśli? Ależ tu chodzi o samego szatana, Lucyfera, wielką bestię, czy też pana czerni, jak kto woli. Normalna magia endochijska miała swoje ciemne strony, ale Dee i Kelly wykorzystywali ją głównie do przywoływania aniołów. Natomiast Crowley wypaczył nauki Enocha i zaczął wprowadzać elementy czarnej magii. Odwrócony rytuał przywołania sług bożych ma, według Crowleya, sprowadzić na świat upadłego anioła we własnej osobie. Nikt tego chyba dotąd nie próbował, nawet sam Crowley zadowolił się tylko pomniejszymi duchami. Potrzebnych jest do tego kilka przedmiotów, które, z tego co wiem, są rozrzucone po całym świecie i pilnie strzeżone. Już nie,
W Europie, Stanach i Azji zanotowano kradzieże obiektów o dużej wartości muzealnej, ale przede wszystkim okultystycznej. Niewątpliwie czas zaczyna naglić. Do widzenia. Tak, czyli już wiemy, przypuszczamy przynajmniej, jaki jest powód kradzieży tych przedmiotów. Chwileczkę! Nie wiem, czy pan uwierzył w to, co mówiłem, ale zapewniam pana, że to wszystko prawda. W każdym razie dziękuję za monetę. Będzie wspaniałym dodatkiem do mojej skromnej kolekcji. Jeśli pan pozwoli, to chciałbym panu o czymś powiedzieć. Otóż kilka lat temu dotarłem do pewnego źródła, które podaje oryginalne, nieprzerobione przez Crowleya zaklęcie, używane przez wyznawców magii enochijskiej do wzywania prawdziwych aniołów, posłańców samego Boga. Wiem, że teraz w głębi duszy szydzi pan ze mnie i ma mnie pan za starego idiotę, ale niech pan chwileczkę poczeka. Chcę panu dać to zaklęcie. Na pewno panu nie zaszkodzi, a tylko może pomóc. I niech pan pamięta, nie warto zamykać swojego umysłu na to, co się nam wydaje niezwykłe. W końcu gdzieś musi istnieć źródło wszystkich legend i opowieści o diabelskich mocach. Nie ma dymu bez ognia, nieprawdaż? Antykwariusz znika na chwilę na zapleczu swego sklepu. Kiedy właśnie decydujesz się na angielskie opuszczenie pomieszczenia, mężczyzna wraca z kartką papieru. Wręcza ci ją, informując jednocześnie, że istotne są tylko dwa słowa, nie zaś materiał, na którym zostały zapisane. Nie dwa słowa, tylko słowa. Rzeczywiście, tekst rzekomego zaklęcia znajduje się na zwykłej kartce papieru, świeżo wyrwanej z jakiegoś brulionu lub notesu. Zakłopotany dziękujesz antykwariuszowi za pomoc i udajesz się na lotnisko. Jednak po drodze przypominasz sobie, że masz jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Postanawiasz nie lecieć do Nicei przed załatwieniem wszystkich spraw, co zresztą nie powinno zająć ci dużo czasu. No tak, wiem, co trzeba zrobić. Ale najpierw obejrzyjmy sobie może to zaklęcie. Zbadaj zaklęcie. Przeczytam, bo ten tekst w jakimś dziwnym języku jest bardzo ważny i trzeba go zapisać lub zapamiętać. Przykro mi. Madariatsa dasperifa lil kabiza mikaola zoda sa nire kaozago ofifia balzodizodorasa jada nonuka goholime mikama dojanu mada faoc belioreble. Soba oanoa, kabiza, lucif tias, jaripesol, das aberasa, nonukafe, i mi cala za doma, larasada, toferilo, marebe, pererio, i doigo, ot, torezodulape. No tak to brzmi mniej więcej. Może trochę za bardzo się wczułem. Pod spodem czytasz tłumaczenie wykonane tym samym pismem. O wy, nieba, co zamieszkujecie pierwsze powietrze, jesteście potężne w częściach ziemi i spełniacie sąd najwyższego. Do was się mówi, ujrzyjcie twarz waszego Boga, początek pocieszenia, którego oczy są jasnością niebios, który dał wam rządy ziemi i jej niewypowiedziane bogactwo. Bardzo to interesujące. Ale w tej chwili użyjemy drogi do portu i oddamy lornetkę turyście. Bo my nie jesteśmy złodziejami, prawda? Przed oddaniem lornetki i soczewki upewniasz się, czy turysta jest w stanie zadbać o siebie i swoje rzeczy. Niestety, najwyraźniej wciąż jest jeszcze zamroczony, gdyż nie reaguje na twoje poklepywanie. Zaczyna się czuć trochę lepiej, gdy przytykasz mu do czoła mokrą serwetkę. W końcu znajdujesz jako takie wyjście z sytuacji. Przywiązujesz lornetkę do ręki turysty z komplikowanym węzłem, aby ewentualny złodziej miał z jej ukradzeniem dużo kłopotów. Ganisz się w duchu za pozostawienie turysty własnemu losowi, ale wydaje ci się, że w tej chwili są pewne ważniejsze rzeczy. Nic już się nie trzyma na wyspie, pora jak najszybciej polecieć do Nicei w poszukiwaniu Wadnera i książki Crowleya.